A jak tam zespoły, Igor, w jakiej formie? Po całym dniu? Tak, większość przyzwoite, aczkolwiek skoro kandydatów do położenia się zaspie, to myślę, można by wskazać. A może to chwilowe jakieś takie osłabienie? Osłabienie, może za mocno przyłożyli na pierwszym i troszkę ich odcina. Długa zabawa jeszcze przed nimi, nie ma co skreślać nikogo, ani nikomu winszować, że świetnie idzie, bo to na razie zabawa. Różnice nieduże w gruncie rzeczy, jak się w godzinie mieszczą, czy półtorej wszystkie zespoły, nie ma o czym gadać. A masz jakieś przeczucia co do... Mam przeczucia, że ten nocny rower ich postawi na nie. Postawi. I następny etap pierwszy będzie pokonywany wolniej. Po pierwsze jest trudniejszy nawigacyjnie, drugie jest w większych górach, a trzecie już będą umordowani i zacznie się druga doba zawodów. I tak naprawdę te zawody się zaczną od tego roweru dzisiejszego. I od tej pierwszej zabawy. Od czego zaczynasz? Z jakich rękawiczek? Na ile czasu planujesz, myślisz, szacujesz, że dojadą, skończą rowery? Szacuję, że będą walczyć o to, żeby w limicie zrobić całość. Nie przedłużałeś limitu teraz? Nie przedłużałem, bo mają możliwość opuszczenia punktu i myślę, że z tego skorzystają. To nie jedna ekipa. A tak ci co najszybciej drą? Ile godzin? To jest szansa, że się zmieszczą. Ale ile godzin? Mniej więcej? Będą 12 albo poniżej, to znaczy, że bardzo dobrze jechać. Nie mam przekonania. Bardziej, że jest zimno, no więc też nie ma takiego komfortu poruszania się, żeby sobie popylać i jeszcze sobie pozwalać na jakieś tam. Ile jest stopni teraz? Błędy. Dochodzi do 10 powoli. Nie jest najgorzej, ale to się już odczuwa. Na rowerze bardzo. Dzięki.